Zatrzymać kochane szczerze, Kościoła słuchać w każdy czas i w świętej mowy trwać wierzę. O Panie Boże, dzięki Ci się poprzez moje siostrzyczki. Co one znaczą? Świeca to znak, że Pan Jezus jest naszą światłością, a ta biała szata oznacza, że moja siostrzyczka ma czyste serce, czyli jest bez grzechu pierworodnego. A co daje chrzest? Czyli nas dziećmi Bożymi i należymy do wielkiej wspólnoty chrześcijańskiej. A ciekawe, że u nas w Polsce zawsze ludzie wierzyli w Pana Jezusa i przyjmowali chrzest. Ależ skąd? Nie zawsze tak było. Na początku w państwie Mieszka panowało pogaństwo. Zobaczcie, na czym ono polegało. Świętowicie broni nas przed złymi mocami. W Starożycu broni nas przed demonami. W Perunie broni nas przed czarownicami i diabłami. Upało broni nas przed bandytami i topielcami. W Wielkiej Dębie zapewnij nam urodzaj. Wielki Błazie, ochroń nas przed plagami. Jasny ogniu, oświecaj nas, abyśmy nie żyli w ciemnościach. Rogaty Koźle, strzeż nas od wichrów i burz. Pewnego dnia do Mieszka przybyli rycerze, którzy nie mieli dla władcy zbyt dobrych wieści. Witaj, książę, i o posłuchanie nas. Z czym przybywacie, moi wojowie? Panie mój, czarny mur zbiera się naszym państwem polskim. Nasz zachodni sąsiad, Niemcy, chce nas zajechać i siłą nawracać na wiarę chrześcijańską. Być to nie może i nie będzie. Wyzwać mnie natychmiast moich doradców. Doradcy, wyślij już zapewne, żeby był czytał naszego prawa. Weź nam utrata i podległości naszej ojczyzny. Panie, nie pozostaje nam nic innego, jak przyjąć chrześcijaństwo, a wtedy Niemcy nas nie zaatakują. Macie rację, ale jak to zrobić? Panie, nasz południowy sąsiad Czechy jest nam przychylny. Rządzi tam książę Bolesław Srogi. Ma on piękną i mądrą córkę Dobrawę. Gdyby książę się zgodził, bojąc się za żonę, to rozpoczęlibyśmy rozmowę z księciem Bolesławem. No to schwapajcie. Panie, książę Bolesław przystał na propozycję sojuszu Polski z Czechami. Jako dowód swojej przyjaźni zgodził się oddać rękę swojej córki Tobie. Niedługo potem Mieszko I przyjął w swoim grodzie gwiazdkę serca. Witaj, książę. Czy zechcesz zostać moją żoną?
Zostanę nią pod jednym warunkiem. Przyniesz chrzest i porzucisz bogactwo. Przyniesz wiarę w jednego Boga. Nie mogę porzucić moich pust. Zakarę sprowadzą nieszczęście na mnie i mój lud. Błądzisz w ciemnościach, Mieszku. Musisz jak najszybciej przyjąć chrzest. Dookoła otaczają cię ludy chrześcijańskie. Gdy przyjmiesz chrzest, twoje państwo stanie się równe z innym. Będzie silne i trwałe. Pobudujesz kościoły, sprowadzisz duchownych, poznasz pismo i kulturę chrześcijańską. Widzę, że jesteś bardzo mądrą niewiastą. Mądrość dała mi moja wiara. Przekonałaś mnie, chcę przyjąć chrzest. Czy ty zostaniesz moją żoną? Tak, Mieszku, to dobra decyzja dla nas obojga i twojego państwa. I tak 965 roku książę Mieszko I poślubił księżniczkę czeską Dąbrówkę. Natomiast 14 kwietnia roku pańskiego 966 odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Chrzest księcia Mieszka I, który miał miejsce gdzieś w Gnieźnie, a może w Poznaniu. Witaj, książę. Witaj, biskupie Jordanie. Przybyłem na te rozkazy. Słyszałam, że chcesz przyjąć wiarę chrześcijańską. Chcę. Czy wyrzekasz się wszystkich bożków, których do dzisiaj czciłeś? Wyrzekam się i porzucam swoją wiarę. Czy przyjmujesz jedynego Boga, nie uznajesz bezesnego Pana i Stwórcę? Przyjmuję jedynego Pana naszego. Czy przyjmujesz wiarę chrześcijańską wraz ze swoim ludem? Przyjmuję. Panie, zostaniesz teraz ochrzczony tą świętą wodą. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Książę Mieszku, rządź mądrze i sprawiedliwie tym chrześcijańskim ludem. Chrzczę również wszystkich wybranych na tej uroczystości. Nadzieja pomaga odkrywać zmagań sen.